Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie z tej strony Najka. Dzisiaj pogadamy o rzeczy, która mnie istnie denerwuje w ludziach. I teraz słuchajcie, to jest takie małe story time. Dzisiaj byłam na mieście, jakby jechałam ze swoim chłopakiem, ale go jeszcze nie było, zanim on przyszedł, to ja jeszcze siedziałam sama na ławce. No i w pewnym momencie widzę dwie dziewczyny. Nie wiem ile miały lat, no tak wyglądały ogólnie no poniżej 20 roku życia, nie? No i jedna dziewczyna mówi do drugiej: ej, patrz, jest ta dziewczyna, nie? Ale ta druga tak jakby mnie nie znała. I ona mówi: ja nie wiem, co to jest. Ale ta pierwsza, co się odezwała, co mnie kojarzyła, to: hej, hej, to ty jesteś Najka? Ja mówię, że tak. I poczułam takie delikatne jakby zażenowanie, bo poznać, że ktoś się śmieje, a gdy ktoś się cieszy i się śmieje, to od razu widać. Już rozpoznaje tych swoich ludzi, a tych swoich przeciwników. No i ten, i w pewnym momencie siedzę dalej na tej ławce i one tak jakby szły dalej. One mnie minęły, tak minęło może z 5-6 metrów. Nagle stanęły i ta jedna mówi: chodź, chodź. I przyszły do mnie, nie? Przyszły. Ale przedtem to jeszcze po drodze nie jesteś śmiała. I tak ona: hej, to możemy zdjęcie z tobą, bo ty jesteś Najka, co nie? Ja mówię: a co jeśli nie? A ta jedna, ta co mnie kojarzyła do tej drugiej, mówi: to ona pewno jest ona, to na pewno jest ona. No ten, ja tak do niej z tekstem, bo już widziała, już we mnie po prostu przyszła taka myśl, tak? Przyszła mi taka myśl i do niej mówię: byłabyś tak odważna i tak śmiejąca mi się prosto w twarz, gdybyś była tutaj sama? Czy tylko przy koleżance, w grupce, w dwie osoby jesteś tak odważna i tak wygadana? A ona tak: szczerze? Szczerze to byłabym taka wygadana. Ja mówię: to jestem ciekawa. Nigdy nie miałam sytuacji, żeby sam na sam ktoś do mnie podszedł. Nigdy. Zawsze podchodzą jak już to osoby, które są w grupce i na przykład śmieją się. Ale tak to nikt nie ma odwagi podejść sam na sam. Nikt. A jeszcze tym bardziej, ja to mam wywalone na to, nabrałam z takiego, to jest bardzo duży plus, to jest bardzo duży plus tej działalności w necie, bo ja powiem, kiedyś, ja po ulicy kiedyś chodziłam tak, a teraz jak idę, to mam głowę wysoko w górze, bo wiem, że Bóg jest ze mną i ja wiem, że On zawsze stoi przy mnie, a kiedyś, ja powiem szczerze, ja byłam wierząca, ale tak nie czułam. Nie czułam takiej obecności Bożej. Teraz ja się nie boję. Jak idę ciemną po prostu ulicą, ja się nie boję. Przecież ze mną Bóg idzie. A jak przecież, jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Jakby co może mi zrobić człowiek? Nie, tak w Piśmie Świętym jest napisane. Co mi człowiek może zrobić? Taka jest prawda. Nie, ale się wystraszyłam teraz. Ale słuchajcie, kochani. Tutaj taka jedna lekcja od Najki. Bądźcie tacy odważni, jak jesteście w grupie, gdy jesteście sami. Co? Jak jesteście w grupie, to jesteście odważni, nie? Nie? No powiedzcie mi, że nie, to wam nie uwierzę. Jak jesteście sami, to bądźcie tak samo odważni. I tak samo szczerze podbijajcie i śmiejcie. Wtedy uwierzcie mi, wezmę was na serio. Ale tak, kochani, to w psychologii jest, że my w grupie, ludzi, którzy na przykład nas lubią, którzy popierają nas zadanie, czujemy się automatycznie bardziej tacy wszechmogący. My wszystko możemy, wszystko, kochani, chodźcie do tej Najki, my śmiejemy ją, ona taka głupia. Ale na żywo? Kochani, jak ja idę ulicą i widzę kogoś, kto mnie rozpoznaje, to oni zawsze robią tak. Idą, teraz ja jestem tą osobą. Tak robią. I nic nie zrobią, nic. Nic. A jeszcze tym bardziej, gdy jestem ze swoim chłopakiem, to już w ogóle, to ta osoba tylko raz popatrzy i spuszcza wzrok. Nie, ja powiem szczerze, ja bym brała tych ludzi poważnie, gdyby oni do mnie sami podbijali. Poważnie, ale nigdy nie miałam takiej sytuacji. Inna kwestia. Słuchajcie, kochani, ja się w tym momencie nie dziwię, jak na przykład działały te strajki kobiet. Kochani, widzieliście kiedyś jakąś kobietę, która jest sama na ulicy i klnie takie: odwal się, Kaczyński, od mojej macicy! Odwal się, Kaczyński, od mojej macicy! To moje ciało, mój wybór! Odwal się! Widzieliście kiedyś samą kobietę taką? Czy zawsze widzieliście w grupie? Widzieliście? Nie. Ja żyję 22 lata i nawet w filmach czegoś takiego nie widziałam. A wiadomo, że filmy to jest fikcja. To nawet w fikcji tego nie widziałam. A co dopiero na żywo? No i ja wam powiem, podobnie jest na marszach kolorowości. Podobnie jest. Widzieliście kiedyś mężczyznę, który by szedł na przykład z odkrytą klatą i na przykład pierścionkami tutaj? Ja nigdy, ale na marszach kolorowości to jest... Bo trzeba się dopasować do towarzystwa. Tam wszyscy czują się swojsko. Wszyscy czują się swojsko. Kochani, żeby wy mieliście tyle odwagi,
jak jesteście sami na ulicy, tak jakbyście szli w grupie, to by był pięknie, pięknie by było. Ja się z drugiej strony, ja naprawdę się czasami na przykład nie dziwię, że na przykład tacy ludzie z PiS-y nie wzięli na poważnie właśnie tych kobiet strajkujących. Nie wiem, ja zaczynam do tego dochodzić, że ja się w sumie nie dziwię, może oni myślą podobnie jak ja, że w grupie to wszyscy są wyszczekani, ale sam na sam to się nikt nic nie odezwie. No powiem szczerze, że jeszcze nie widziałam sytuacji, żeby ktoś na przykład Kaczyńskiego spotkał na ulicy i powiedział, o ty taki, siaki, owaki. Nie widziałam, ale może to i lepiej. Bo zawsze tylko ludzie w grupach, te kobiety strajkujące, co tak wulgaryzmów ten używały, te wyśmiewały się z tego wszystkiego, co tam było podjęte. No ja się nie dziwię, że one takie odważne, że miały takie, wiecie, billboardy z przekleństwami. Widzieliście kiedyś kobietę, która szła ulicą i coś przeklinała? Ja nie. Może, słuchajcie, może tak być, że wy żeście widzieli. Wy możecie już dłużej ode mnie. Może żeście widzieli. W każdym razie ja nie. I tym oto akcentem jeszcze raz powtarzam, żeby ludzie byli tak odważni, gdy są sami na ulicy, jak gdy idą w grupie. To uwierzcie mi, ja bym was bardziej brała na poważnie. Ale jak widzę, że grupka ludzi się ze mnie śmieje, to jest to, co mówię. Jak jeden pies zacznie szczekać w okolicy, to inne psy też szczekają. No nie powiecie mi, wyjrzyj teraz przez okno, człowieku. Wyjrzyj przez okno. I jak jeden pies zaszczeka, zobaczysz, że inny pies od sąsiada się odezwie. To jest ta ich wielka moc. A jak pies idzie sam po ulicy, to nie zaszczeka. Tyle, kochani. Dziękuję wam wszystkim bardzo. Pozdrawiam was serdecznie. Buziaki.